Przy kominku siedzi pani w salopie, w zakwefionym, głębokim kapeluszu i parasolką stara się wzniecić tlący się ogień. Później wchodzi pan w paltocie z kołnierzem wyżej uszów podniesionym, w czapce nasuniętej na oczy i latarnią pojazdową w ręku. W pierwszej połowie sceny mówią zawsze odwróceni od siebie. Pan wchodząc. Niech jasny piorun trzaśnie wszystkie poczty razem. Pocztylion pijany, szkapy narowiste, karetka jak z ciasta. Życia nie jest się pewnym. Czy możemy już jechać? Poduszki twarde, jak gdyby kasztanami wypchane. I zaledwie człowiek nareszcie zasnąć potrafi. A tu bum, bum, bum. Budzi się w kałuży. Ani przyjemnie, ani wesoło. Czy możemy już jechać dalej?